Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Farming Simulator 22, oczywiście. Dzisiaj Hoytbeleron, nowy nabyteczek, kupujemy Kinzę, niebieską drogę. Powiem wam tak, kupujemy tego Kinzę, niebieską drogę. Czemu niebieska droga? No bo się nazywa Blue Drive, no to dlatego... A, jeszcze tablica jest zresetowana, no dobra, to napisamy Bronek 555. Nie wiem, czemu taka tablica, ale będzie taka podoba, więc... Okej, okay, i kup. 140 tysięcy wydane. Nie nagrywałem odcinków dosyć długo, głosowych, więc się troszeczkę odzwyczaiłem. I ogólnie z góry wam mówię, nie wiem dlaczego jest u góry w prawym górnym rogu. Przecież nie wiem, czy ktoś to zobaczy. Ej, czemu nie mogę tych worków nasypać? A dobra, sypią się. Po prostu nie widziałem. Jeśli ktoś to obyczai, to będzie mistrzem, nie? Czemu tam pisze sobotę 8 listopada, jak jest sobota 8 października? Nie wiem, czemu tam pisze, że jest mistrzem do przodu. Nie wiem. Ogólnie powiem wam tak, bo teraz nie nagrywam tego na zapas, więc mogę mówić praktycznie to, co się dzieje na kanale. Bo ja widzę, co się dzieje na kanale. Jestem bardzo zaskoczony ostatnim odcinkiem z Hoytbelerona, który był siewy. Był z siewu. W sumie mogłem... Dobra, bałem. Jak już byłem tam, to mogłem teraz z poprzecznik sobie walnąć. Ale dobra. Kukurydza nie, słoneczniki. Słoneczniki tutaj siejemy. Oczywiście ten Kinze niebieska droga jest nowością się w Farmingu 22. I w ogóle takiego silnika jeszcze nie widziałem. W Farmingu, ani w realu. Czy może gdzieś na jakimś filmie, jakimś zagranicznym filmie, szczerze mówiąc, ociu. To... Ciężko powiedzieć, czy ja widziałem, czy nie widziałem. Czy będziemy to wołować dzisiaj? Nie wiem, zobaczymy jak później nam ta robota. Bo jest 21:44. Dzisiaj jest wolna chata, można powiedzieć. Mój brata nie ma, jest sobota, jest na imprezie. Ja go czekam na telefon. Jak zadzwoni, to będę musiał jechać go odebrać. A, ale to... To tam wita. Może być pierwsza albo druga w nocy, tak? Więc za chwilę po tym odcinku z Hoytbelerona pójdę sobie nagrać. Właśnie? No dobra, jak sobie lecimy w Wójce. Pójdę sobie nagrać Włośnicę. Włośnicę, odcinek 30. Chyba trzeci. Tak, numerek 33. Bo ja mam do 32 nagrane, a dzisiaj jest 8 października. I mam nagrane... W zasadzie jakby nie patrzeć, to te odcinki timelapse'owe. Z Włośnicy mam 3 do przodu nagrane. Jeszcze. Więc no spokojnie, bo teraz był 29 czy 30? 30 chyba. Ale dobra, w sumie wyrąbane są nerki. Po prostu chcę mieć nagrane do przodu, żeby móc właśnie ze sobie odstraszyć, że mam skończoną serię. Bo widzicie, jak są filmy co 2 dni, to ciężko aż to pomieścić. Ale powiem wam, że te filmy co 2 dni są lepsze. Dla mnie szczególnie do nagrania, bo głosowych... Tygodniowo wychodzi 3. A w tym tygodniu jest tak, chyba, że dzisiaj jest sobota. W sumie to powiem wam, że ta sobota taka była trochę dziwna, ta sobota w tym tygodniu była. W sensie poranek i to wszystko. A oczywiście siedzimy tutaj prosto wmulczowane, bo tego nie powiedziałem. To było wapnowane i ja tutaj chyba... Tak, ja tu nawóz dorzuciłem. I tu znam, jak to już nawiedzione. Staram się... Ja muszę się nauczyć mówić tak jak Bronek. W sensie, że on cały czas nawija. No, będę trochę o farmingu opowiadał, trochę o życiu realnym, co się u mnie dzieje. No to wiecie, jak to jest, nie? I sobie leci. Oczywiście muzyka w tle to jest MCS, Keuse i... I korona, pil. Dobra, nie wiem jak ten zespół się nazywa. Nie będę fałszował, ale to jest pil. Muzyka pil.
ktoś sobie pisze w Google, znaczy w Google, bo w YouTube NCS PIL, PILL, to wam wyskoczy na spokojnie. Niebieska droga daje radę, 9-metrowy siewnik. Myślę, że jak zasieję te pole, to skończę odcinek, bo nie będę tego wałował, po prostu spiętam mi to odcinka. A ja wolę sobie zrobić takie na przykład, wałowanie już było dużo raz, tak, a tym siewnikiem ani raz nie siałem. Chyba, że ja tym dużym, tym wielkim kinze siałem. W tym wielkim kinze to siałem u artysty na serwerze, ale to był listopad. A mamy, w sumie no mamy listopad prawie. Znaczy no prawie, no to jeszcze trochę brakuje do listopada, ale... Ale to był listopad tam, listopad albo początek grudnia tamtego roku. Siałem takim kinze, tylko tym większym, 18-metrowym, a jak on się nazywa? O, nie działasz tak, Muszę zrobić tak. Tu jest Blue Drive, a to jest też Blue Drive, tylko inne numerki. Ty, a te numerki to nie oznaczają pojemności siewnika? Tak mi się wydaje. A nie, to są takie tylko randomowe chyba literki. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to. Ale ogólnie fajnie chodzi. Słychać tą dmuchawę, jak tam piczę. Ale słychać, ty zajebiście słychać tą dmuchawę, jak ona tam daje. Podoba mi się to. W sumie Farming 22 jest zajebisty. Jakby nie było, sam sobie. A na tym oświetleniu czarnego to już w ogóle. Na tym wysokim ściernisku grałem w przednim odcinku. To jest odcinek z torpeda. No i siejemy sobie słonecznik. O właśnie, powiem wam plan na ten sezon. Na ten sezon jest plan taki, że mam 3 pola rzepaku. Wszystkie... Tak, to są moje wszystko pola. Dobra, bo tu mało rozwinięty widzę, że jestem. Więc trzeba grać tą 22. Ale ja mam tak zrobione, że wszystko, że mam wszystko poogarniane na serwerach. Tylko wejść i nagrywać, nie? A to nieraz się nie chce. W sumie mogłem szybciej się tego choćby na zabrać, żeby to nagrać, ale powiem wam tak, jest dzisiaj 8 października, a ten film będzie 11, więc mam jeszcze 3 dni. 3 dni na wrzucenie go mam. Więc na spokojnie. O to się nie martwię akurat, że nie zdążę, bo zdążę. A rzepak. Słonecznik ma teraz 2700 ceny. No to jest bardzo ładna cena. Zainwestowałem w... No może nawet jeszcze pokażę, żeby nie było rzekłanie. No, znaczy 2700, no 2661, no to... A pokazuję 2500 największą, więc... Już fajną kasę i z tego słonecznika zarobić, nie? Jeśli jakby kupić za przystawkę do słonecznika... Ale to chyba lepiej do kukurydzy, bo bym sobie mógł... I wtedy już kukurydzę. Ale mi się pyski drze. Wtedy już bym mógł sobie iść w kukurydzę na ziarno, tak? O, w sumie... Właśnie. Teraz pod... Na wiosnę trzeba by zasiać kukurydzę. Ale to na kiszonkę, bo... Krówki, tak? Chociaż nie, to miało być tak. Że na tej oborze, czy oborze, bo tu nie ma obory. Tylko na tym pastwisku miało być chyba tylko trawą karmione krowy, z tego co pamiętam. Tak coś mi się kojarzy, że chyba tylko krowy miały być karmione. Tylko jest snapa, no dobra, nie będę otwierał trochę na odcinku. Bo mam głos z serwem włączony, a wiadomo, to jest snap, jakby to powiedzieć. No, znaczy nie może powiedzieć, że głosowy, tak? Film, o może tak. Może to jest film na snapie, o może tak. O, jakby ktoś nie wiedział. I staram się nawijać co idzie, żeby też wam się to nudno nie oglądało. Ale pamiętam, że... się ten mod proseb i mam go dodanego, ale... prawda, tak. Nie jakoś tak... Nie używam go. W 19? 19 chyba. Albo to 17 było.
To 17 była, tak. 17 bardzo dużo Prosida używałem. Możemy sobie pomachać tymi znacznikami. Ja te znaczniki bajzorem się rozkładałem. Okej, okay, jeszcze jakby nogami machał. Jakaś ładna laska by ci nogami przed twarzą machała. Okej. Okay. Takie. Kruksa nie ma, bo nie wiem co Kruks robi, czy śpi, czy co on robi. W sumie taka trochę dzika ta godzina na nagrywanie filmu. No to jest 22 prawie. Ale korzystam z okazji. I powiem tak, jak tego nie nagram teraz, to jutro jest niedziela, to tym bardziej już tego bym nie nagrał. Bo Witek to jest niedziela. Gdzieś pewnie z rodziną bym pojechał na obiad. No a zanim bym to wrócił, już by była 19. Wtedy coś tam na telewizorze pooglądać. Wiadomo, coś tam na telewizorku pooglądać i już by była wtedy 22, trzeba by było. 22, no to ja bym się zazwyczaj idę tak 23:30, 24 spać. No a potem rano w poniedziałek o 7 nie mogę wchodzić do roboty, ale to już nie wiem. A już jest fajnie. Druga strona medalu. Wiem co mogę zrobić. Małego klasika sobie wezmę do wałów. Małego, no to nie jest mały, tak? Wezmę sobie do wałów i wstawię kurs playa. To brzmi jak plan. Brak kursu? No wiem, że jest brak kursu. Czy może na śniegu? A, bo 18 metrów wyciekało tego. Z rozsiewacza wapna. Na ulica to już od razu zmieniło. Mamy 12-2. Weźmy kolegę troszeczkę zapasu. Dobra, rozkładamy te wały. Powiem wam, że ten kurs tutaj był troszeczkę łatwiejszy w... Stwórz pracę, w 19. W sensie bardziej mi się podobało tą okienko, tak? Niż tutaj, bo tutaj trzeba przez pracownika, przez panu pracownika wejść. Takie średnie się podobało. CP, pracę polowe, dobra. Rozpocznij z pierwszego punktu, tam. Pozycja na polu, dobra. To mnie interesuje. Generator kursu mnie interesuje bardziej. 12, dobra, damy sobie 12 metrów. Żeby nie było, żeby miał jakiś zakład. Wiele maszyn, jedna. Kółka niech zrobi. Dobra, w sumie damy te dwa kółka, niech zrobi. A spocznij pracę, może być. I tutaj obrót, go nie zakazał, fajnie to zmieniam, nakładka. Zrobimy sobie nakładaczkę 2%. Środek pola, tam nic po urodzie. Dobra, chyba wszystko. Generuję tu kurs prasy polowej. Nie dobra, tak chyba może się jechać. Chyba zacznie pracę. A, w sumie ja mogę tutaj go tutaj kliknąć, to sobie też wyznaczę. No dobra, witaj jak jest. A pokazuje to, ile on tu ma, 690. Ale czasu nie pokazuje, dobra, bo mnie bardziej interesowało, czy czas pokazuje. Dobra, weź mi, bym z tym panem, bo nie potrzebuję go już. Dobra, ja do mojej niebieskiej drogi tutaj sobie wsiądę i sieję dalej. Ja sobie się trochę ten obciążnik mi się nie podoba. Trzeba by ten obciążnik zmienić. Na Klasos, ten większy, ten co ma Arion. No i tamten jest dużo ładniejszy. On tutaj ma. On ma to po prostu mi zwałować. Do końca odcinka, jak dwa razy w koło wiecie, to by dobrze. Bo do końca odcinka raczej dużo nie zostało. Bo ile mamy minut? Mamy minut 15. No dobra, 14:20 dokładnie. No, a ja już więcej roboty na ten silnik nie mam zaplanowanej. No tak wyszło, że więcej roboty nie mam zaplanowanej na ten silnik. Zaraz sobie zobaczymy ceny. Ale ja chyba ostatnio wszystko sprzedawałem. Mi się tak wydaje, że ja chyba raczej wszystko sprzedawałem. Właśnie nie wiem, czy będę się poprzeczniak robić, czy nie. A właśnie co? Bo ja nie wiem, czy ja zdążę zasiąść to. A tu jest nawet dosyć szeroko jeszcze.
Więc to sobie zrobiłeś się ten jeden pocieszeń, tylko mają 27 metrów, a wały mają 24 metry na dwa przejazdy, bo na 12 metrów zostawiłem go jednak. No a jednak wolę sobie tą zakładkę, jaką sobie zrobił. 12-3 wały, więc 12 w sumie 2 mogło być ustawione. Będę sobie ogarnął, a tak to... w sumie nie. Z tego sobie tutaj dużej nakładki nie wali. Dużej nakładki nie sypie, więc... Więc jest dobrze. Dobra. Właśnie, jajca. Co na jajek? Kiedy są jajca? Bo jajek mam od groma. W sumie mogę nawet go... 4 to jest... 2000. Mleko też nie robię. Bo coś moim zwierzętom brakuje. Ugruch. W sumie tylko nie wiem co. Może DMR-ów. Że... Nie pamiętam jak to było zintegrowane. Tak ogólnie... dobra, oni mają... Siłowe żarcie mają, do tego nie muszę rozmawiać. Teraz on... dobra. Dobra, już wiem. Przez to, że ten... Że TMR kurwa nie ma. O! Przez ścianę. Prawie tutaj wjechałem. W sensie nie pamiętam, bo one nie mają zdrowia, te krowy. O to chodzi. One nie mają zdrowia i nie chcą się rozmawiać. Ale oni zdrowia nie będą mieli, dopóki nie będę robił tenera. A przecież co nie będzie dopiero się w kukurydzie, więc... Więc tak to wygląda, nie? Dobra, zostały mi tu ile? 2 przejazdy? 3. 3 przejazdy i kończymy. No powiedziałem, że żeby 2 zrobił koła. Były 2 przejazdy naokoło pola, no to by dobrze, a zrobi 1. Ale wiadomo, zawsze ten jeden przejazd będzie mniej do wałowania. Co się dzieje, jak tutaj pewnie zostawię sobie kampa? Film się będzie przesyłał. A ja będę w sumie na dnie sobie robił. Zobaczę może jakieś fajne kontrakty na jakieś siewy, na przykład rzepaszków, smycznika. Znaczy rzepaków. Teraz żeś dowalił mnie. Teraz dowaliłem do pieca. Z rzepakiem. O, nawożenie jest za 14 tysięcy. Dobra, bierę panie, przyjmij kontrakt. Mam 83 tysiące. Teraz przydałoby się zbierać na sieć karnie. Gdzieś ten pierwszy sezon to mogę sieć karnie wypożyczyć. No i tak się zrobi, że pierwszy sezon się sieć karnie wypożyczy jakąś. Nie powiem wam jaką, bo ja sam nie wiem to. Bo trzeba zrobić ich piżonkę na zlot. I trzeba potem będzie zbierać powoli już. Nie składę tego się nie tylko się zrobi. Dobra, zostawimy go tutaj na środku pola, bo nie sięgnie mi tego. Ja chciałem zobaczyć cenę sałaty, bo tak dawno grałem, że nie pamiętam. 3500 to w sumie nie opłaca się, bo to jest kiedy? W lutym. Dobra. Wiecie co, ja wam powiem tak. Mamy 19 minut. No to poczekamy za 40 sekund. Ściągam te parze KV. Kawałek, który tutaj zobaczymy klasa jak jeździ. I powiem wam, że mega rozgadany odcinek. Mega podjarałem się w sumie tym farmingiem znowu. W 22, jak to tutaj było chyba wszędzie. No ja mam tylko 2 godziny w tej grze. Z ostatnich 14 dni. Więc to nie za dużo, ale wiecie, no ja tam... Teraz mam chyba z 34 godziny w 19, więc... Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka.
idę nagrywać Wośnicę. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.